Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Lecimy z kolejnym odcinkiem rozwiązywania matury. Ostatnio skończyliśmy na zadaniu numer 5, to teraz lecimy z zadaniem numer 6. Mamy tu naszą maturkę. Ostatnio troszeczkę mnie botanika zmiotła, ale mam nadzieję, że teraz będzie troszkę więcej medycznych tematów. Ok, szóstka. Jedną z eksperymentalnych form terapii antybakteryjnej jest terapia fagowa. W preparatach fagowych są zawarte wirusy bakteryjne, bakteriofagi, działające na określone szczepy bakteryjne. Bakteriofag wytwarza białka adhezyny rozpoznające receptory na komórkach określonych szczepów bakterii i produkujące enzymy degradujące elementy ściany komórkowej lub otoczki bakterii. Preparaty fagowe przygotowuje się indywidualnie dla każdego pacjenta. Selekcjonuje się szczep bakteriofaga, który skutecznie się namnaża i niszczy patogenne bakterie wyizolowane z organizmu pacjenta. Preparaty fagowe stosuje się m.in. doustnie i wówczas w celu ograniczenia inaktywacji fagów pacjentowi podaje się również środki zobajętniające sok żołądkowy. Chodzi o kwas solny z żołądka, tak samo jak insuliny nie możesz podawać doustnie, no bo się strawi jako białko. Tak samo fagów też nie możesz dać doustnie, bez zobojętnienia soku żołądkowego. Akurat tu jest leczenie jakby jednorazowe, tak? Takimi fagami, a insulinę musisz przyjmować przewlekle, więc tutaj zobojętnianie ciągłe tego soku żołądkowego byłoby bez sensu, dlatego z wyboru leczeniem w insuliny są po prostu zastrzyki, nie? Ok. Określ, które bakteriofagi przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny czy cykl lizogeniczny są wykorzystywane w opisanej terapii fagowej. Odpowiedź uzasadnij. No to tak. Chciałem pokazać, że wirusy. Że bakteriofagi to są wirusy, a jak wiadomo, wirusy dzielą się na te, które przechodzą cykl lityczny i cykl lizogeniczny. W cyklu litycznym następuje gwałtowne namnażanie się wirusa wewnątrz komórki i szybkie jej zniszczenie. Rozwalają ścianę komórkową, komórka się rozpada lub błonę komórkową i jest koniec żywota takiej komórki po krótkim czasie. Natomiast w cyklu lizogenicznym mamy infekcję wirusa, jest długi okres latentny, w którym ten wirus się namnaża i później, nawet po wielu latach, dopiero zaczyna się aktywować i dochodzi do zniszczenia tej komórki, rozsiewając dużą ilość wirusów. Czyli, jeżeli chcemy mieć bakteriofaga, który skutecznie będzie nam leczył i szybko takie zakażenia bakteryjne, to musimy mieć takiego, który przeprowadza cykl lityczny, żeby nam szybko je rozwalał, bo nam nie zależy tylko na tym, żeby się namnażał w tej komórce, bo nam nic to nie da. No to piszemy. W terapii fagowej są wykorzystywane bakteriofagi przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny, ponieważ ten rodzaj cyklu prowadzi do szybkiego zniszczenia zainfekowanej komórki bakteryjnej przez zniszczenie jej błony komórkowej. Wiecie, no musicie uzasadnić po prostu to. I możecie napisać, że w cyklu lizogenicznym przez długi czas jest okres latentny, a nie jest to celem terapii, żeby te bakterie sobie przeżyły, tylko żeby je zniszczyć. 6 i 2. Wyjaśnij, w jaki sposób niskie pH soku żołądkowego może spowodować inaktywację preparatów fagowych, odpowiedzi uwzględnij budowę bakteriofagów. No to jest już, co mówiłem wcześniej. Możesz napisać, że bakteriofagi składają się z białek, które w niskim pH soku żołądkowego uległyby zniszczeniu i nie mogłyby działać terapeutycznie. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące problemów związanych ze stosowaniem terapii fagowej są prawdziwe. Prawda, fałsz. Przez wirusy wykorzystywane w terapii fagowej mogą zostać zainfekowane komórki człowieka. No nie,
To nawet chyba było w opisie. One mogą tylko zarażać inne bakterie. To jest napisane, że bakteriofag wytwarza białka adhezyny rozpoznające receptory na komórkach określonych szczepów bakterii. Czyli to wszystko jest ściśle molekularnie określone przez projektantów tych bakteriofagów, że on rozpoznaje takie i takie białko u takiej i takiej bakterii. Czyli do człowieka nie może wejść komórki. Szczepy bakterii chorobotwórczych mogą nabywać oporności na fagi. No tak, bakterie chorobotwórcze nie są głupie i też mają swoje systemy obronne, mają w środku enzymy, które przecinają cząsteczki DNA, także mogą nabierać oporności. W terapii fagowej kluczowe jest znalezienie bakteriofaga działającego swoiście na szczepy bakterii danego pacjenta. No tak, ponieważ chodzi o to, żeby tę terapię przeprowadzić w najbardziej możliwy celowany sposób. Czyli pacjent jest zakażony jakąś bakterią i chcemy zniszczyć tylko ją tak naprawdę. Nie chcemy działać ogólnie, tak jak na przykład antybiotyki, które nam niszczą też florę przewodu pokarmowego. Ale mamy tutaj specyficzne działanie, więc P. Spośród wymienionych poniżej chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które wywoływane są przez bakterie. Cholera jest przez bakterie, silna biegunka, one tam wytwarzają białka, które są później blokują, tam kanały różne chlorkowe, w tym biorą udział. Gruźlica to też jest Mycobacterium tuberculosis, nawet w nazwie. Malaria to nie, to jest pierwotniak, tu mamy zarodźce malarii. Odra to też nie, to jest wirus i tak samo jak świnka. Odra została całkiem dobrze opanowana przez szczepienia. Niestety w krajach, w których te szczepienia nie docierają, w tych najbiedniejszych, szacuje się, że około 400 zgonów dziennie jest z powodu odry. A jest to spowodowane tym, że ten wirus po wtargnięciu powoduje bardzo silną immunosupresję w niektórych przypadkach. Więc ten pacjent jest po prostu ogolony ze swojego układu odpornościowego i umiera. W scenie mamy tężec. Tężec to jest z reguły przy jakichś zakażeniach, kiedy jest zabrudzenie ziemią i kontakt z krwią, czyli na przykład jakiś rolnik nadepnie na gwóźdź na polu, który był zabrudzony ziemią i później może się ten tężec rozwinąć. I to też jest śmiertelna choroba tak naprawdę. Dlatego są też szczepienia przeciwko tężcowi i osoba, która trafia na SOR i ma właśnie zakażenie, zawsze się podejrzewa zakażenie tężcem, jeżeli jest przerwanie ciągłości skóry jakimś zabrudzonym ziemią przedmiotem. I wtedy z marszu się podaje surowicę przeciwtężcową. Pacjent się może nie zgodzić na to, ale wtedy trzeba koniecznie od niego pisemną taką niezgodę uzyskać, bo tak to możesz mieć problem jako lekarz. O, dobra. Zadanie siódme. Słynny cis i jałowiec. To jest dziwne pytanie, bo to w zasadzie nie sprawdza, czy ty dobrze myślisz biologicznie, tylko czy ty po prostu widziałeś w swoim życiu te krzaki. Więc nie wiem, ja bym szczerze mówiąc, jakbym to pisał, to chyba bym nie podołał temu zadaniu. Bo tak naprawdę masz tylko roślinę A i roślinę B. Jak nigdy wcześniej nie widziałeś tych roślin, albo się nie przyglądałeś dokładnie, no to nie wiesz, jak one wyglądają. Zresztą zadanie pochodzi, ilustracja z 1974 roku, jeszcze wtedy były na topie takie zadania. No i są opisy. Opis numer 1 mówi, że jest jedynym krajowym iglakiem tracącym liście na zimę. Jego igły są miękkie, niekłujące, pojedynczo osadzone. No jeżeli traci liście na zimę, no to jakby już nam odpadają, no ale to też trzeba jakby wiedzieć.
Jest krzewem typowym dla suchych lasów sosnowych i wrzosowisk. Igły ma twarde, płaskie, silnie kłujące, zimozielone, układają się po trzy w okółku. Rozrastające się łuski nasienne stają się mięsiste i tworzą fioletowo-czarne, pokryte niebieskim woskowym nalotem, tak zwane szyszko jagody, zawierające po trzy nasiona. Znaczy, no wiecie, no... Generalnie... Trzeba to po prostu wiedzieć. Albo nie wiedzieć. I myślę, że zdecydowana większość ludzi tego nie wie. I ja też bym tego nie wiedział. I też bym źle rozwiązał to zadanie. Także współczuję wszystkim maturzystom, którzy pisali w tym roku maturę i musieli ten element podstawy programowej mieć w formie zadania na maturze. Także nie wiem, czy jest sens się pochylać nad tym bardziej. Myślę, że takie zadanie już się nie pojawi, bo było za dużo po prostu kontrowersji. Dobra, lećmy dalej. Endofity to symbiotyczne grzyby, głównie workowce, żyjące wewnątrz liści lub innych organów wielu gatunków roślin. Badano wpływ endofitów na uszkodzenie liści kakaowca, wywołane zakażeniem fitoftorą, pasożytniczym protistem z grupy lęgniowców. Przygotowano cztery grupy zestawów z siewkami kakaowca. Dwie grupy badawcze, 1 i 2, oraz dwie grupy kontrolne, 3 i 4. Po osiągnięciu odpowiedniego wzrostu roślin, liście w zestawach badawczych 1 i 2 zakażono fitoftorą. Po określonym czasie sprawdzono stan liści siewek kakaowca we wszystkich czterech grupach. Wyniki doświadczenia przedstawiono w tabeli. Ok, czyli mamy siewki. Tu mamy endofity. Znaczy raz jest, raz go nie ma. I w obu tych zestawach zakażenie fitoftorą. I mamy takie wyniki. Jeżeli mamy endofity i fitoftorę, to odsetek obumarłych liści wynosi 9,5. A odsetek zniszczonej powierzchni żywych liści 7,6. Czyli mniej niż w przykładzie drugim. Ponieważ tutaj nie mamy tych endofitów, ale mamy zakażenie. I tutaj zniszczenie jest zdecydowanie większe. A w zestawie 3 i 4 mamy 0 zniszczenia. Nie ma zakażenia fitoftorą, czyli widać, ona odpowiada za te zniszczenia, ale jeżeli jest endofit dodatkowo, to on działa jakby ochronnie, tak? No bo jest mniejsze zniszczenie i to o wiele. No dobra, sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia. No to co powiedziałem, czyli obecność endofitów zmniejsza, albo obecność endofitów działa ochronnie, albo obecność endofitów chroni przed zniszczeniami liści kakaowca wywołanych przez fitoftorę. Coś w tym stylu. Uzupełnij poniższe zdanie tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące workowców. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. A to już? A, dobra. A, sorry, bo te endofity to są te workowce. Myślałem, że to jest już kolejne zadanie. Strzępki troficzne grzybni workowców. Strzępki są haploidalne zawsze, ponieważ to są jakby plemniki albo komórki jajowe, coś takiego. Powstają na nich lęgnie i plemnie, u workowców oczywiście, w których po mitozie tworzą się liczne jądra komórkowe łączące się, no bo z haplo nie możesz mieć mejozy, bo mejoza wiąże się z redukowaniem. Zaraz, muszę sprawdzić, bo nie wiem, czy mi mikrofon działa. Poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że działa. Działa. Dobra. Sorki. Ale lepiej sprawdzić, niż później zobaczyć, że całe nagranie po prostu sobie mówię i nic nie słychać. Co ja mówiłem? A tak, jeżeli masz haploidalnie, to nie możesz mieć mejozy,
Ponieważ mejoza wiąże się ze zredukowaniem materiału genetycznego, tak? Więc z haploidalnej już nie zredukujesz bez utraty genów. Tworzą się liczne jądra komórkowe łączące się w procesie płciowym w pary jąder sprzężonych. To jest bardzo ważne. Czyli po tej, te haplo łączą się w jedne pary, czyli już mamy 2M, tak? W zarodniach po kariogami i kolejnych podziałach powstają zarodniki. Oho, teraz już zarodniki, które są mejosporami. Ponieważ z 2N musimy od nowa zrobić jakby haploidalny zestaw genetyczny. Więc w zasadzie to jest tak naprawdę ten nasz już plemnik i komórka jajowa. Wcześniej niepotrzebnie tak powiedziałem o tych strzępkach, ponieważ one są, nie są jakby komórkami rozrodczymi, po prostu mają taką naturę. No ale wiecie, o co chodzi. Musimy przejść z pojedynczego zestawu genetycznego do podwójnego i później znowu do pojedynczego. You mean these two boxes? Yeah, these two brands. Which one would you select? These are the same. Well, yeah. Dobra. Wybierz i zaznacz literę AD pod rysunkiem przedstawiającym zarodnie, w której powstały zarodniki workowe. No to mamy C. Mamy worek, w którym są zarodniki. Czyli workowe. Dobra. Zadanie numer 9. Nagrywa się? Nagrywa się. Kurde, bo czasem mi się wyłącza i nie wiem czemu. Świdrowiec gambijski, Trypanosoma gambiense, to protist wywołujący śpiączkę afrykańską. Pasożytuje on we krwi różnych ssaków, na przykład bydła, z których może być przeniesiony na człowieka. U ssaków świdrowiec rozmnaża się przez podział komórki. Jest roznoszony przez krwiopijną, trudną do zwalczenia muchę CC, w której organizmie przechodzi część swojego cyklu życiowego. Dopiero w 2014 roku odkryto, że w cyklu świdrowca na tym etapie może zachodzić mejoza, a następnie zapłodnienie. Rozmnażanie płciowe nie jest jednak niezbędne do zamknięcia cyklu życiowego tego pasożyta. Powierzchnia komórki świdrowca jest pokryta milionami kopii jednego rodzaju białka, wysokozmiennej glikoproteiny powierzchniowej VSG. Po wniknięciu do krwi gospodarza, każde kolejne pokolenie pasożyta wytwarza inny wariant antygenu VSG o odmiennej budowie molekularnej. To jest ważne. To nam może mówić o odporności tego. Do zmiany wariantu białka powierzchniowego dochodzi przez przeniesienie i rearanżację, zamianę fragmentów genomu, w którym znajdują się sekwencje kodujące VSG. No tak, zawsze jak chcesz osiągnąć inne białko, no to musisz zmienić gen, który je daje. Na wykresie przedstawiono zmiany liczebności pasożyta we krwi oraz zmiany białka powierzchniowego VSG 1, 2 i 3 w kolejnych pokoleniach świdrowca we krwi człowieka. Czyli tutaj mamy sobie fajny wykres. Mijają tygodnie po infekcji. Czyli praktycznie co tydzień świdrowiec produkuje nowe białko na swojej powierzchni. Najpierw 1, później 2, później 3. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące świdrowca gambijskiego są prawdziwe. Zaznacz P lub F. Epidemie śpiączki afrykańskiej mogą występować wyłącznie na terenach, gdzie żyje mucha CC. Jest roznoszony przez krwiopijną, trudną do zwalczenia muchę CC, w której organizmie przechodzi część swojego cyklu życiowego. Czyli potrzebuje tej muchy, żeby zarażać, bo tam przechodzi część cyklu życiowego. Czyli prawda. Świdrowcem gambijskim można się zarazić przez kontakt z chorą osobą. No nie, no bo jakby w chorej osobie już jest ta postać tego ostateczna tego świdrowca, a on potrzebuje tej muchy CC, żeby się namnożyć. Czyli
i stworzyć formy inwazyjne, czyli nieprawda. Podczas rozwoju świdrowca gambijskiego we krwi człowieka DNA świdrowca ulega rekombinacji. No tak, tu nawet jest napisane, że jest ta rearanżacja fragmentów genomu i zresztą powstają różne białka, czyli ok. Określ, który organizm, człowiek czy mucha tsetse może być uważany za żywiciela ostatecznego świdrowca gambijskiego. Odpowiedź uzasadnij. I teraz, żeby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, kluczową sprawą jest to, co to oznacza, że jakiś pasożyt, że jakiś organizm jest żywicielem ostatecznym. Żywiciel ostateczny z definicji to jest ten, w którym zachodzi rozmnażanie. A jak wynika z tekstu, znaczy, dobra, oni tego do końca nie napisali. To napisali po prostu, że w tej muszce CC przechodzi część swojego cyklu życiowego. Natomiast jest napisane też, że u ssaków świdrowiec rozmnaża się przez podział komórki. Czyli nie jest to de facto przemieszywanie się tych genów. Więc nie jest to jakby rozmnażanie płciowe. A żywicielem ostatecznym jest ten, w którym zachodzi to rozmnażanie płciowe. Czyli piszemy, że żywicielem ostatecznym jest mucha tsetse, ponieważ w tym organizmie dochodzi do rozmnażania płciowego świdrowca gambijskiego. Chyba to by było dobrze. Tak mi się wydaje. Aha, sorki, jednak jest napisane. Dopiero w 2014 roku odkryto, że w cyklu świdrowca na tym etapie może zachodzić mejoza, a następnie zapłodnienie. Okej. Okay. No właśnie, trzeba te ściany tekstu dokładnie czytać. Chociaż i tak to już przeczytałem przy was, a sami widzicie, że zapomniałem o tej informacji. No czyli okej. Okay. Określ ploidalność formy świdrowca występującej w organizmie ssaków. Odpowiedź uzasadnij. No tu już mamy 2N, tak? No bo to już jest po tym rozmnażaniu płciowym. Czyli w organizmie ssaków występuje forma 2N świdrowca, ponieważ zapłodnienie następuje w organizmie tej muchy CC, więc mamy diploidalny zestaw genetyczny w organizmie ssaków. Ok. Na podstawie przedstawionych informacji wyjaśnij, dlaczego tak trudne jest zwalczenie świdrowca przez układ odpornościowy organizmu człowieka. No właśnie, to jest ta ważna informacja z początku, a mianowicie to, że świdrowiec wykazuje częstą zmienność tego VSG, która jest glikoproteiną powierzchniową, więc układ odpornościowy człowieka rozpoznaje przykładowo w pierwszym tygodniu infekcji VSG1, więc się nastawia na niszczenie wszystkiego, co zawiera VSG1. No ale mi jako kolejny tydzień, świdrowiec jest mądry, robi sobie VSG2. Człowiek ma przeciwciała przeciwko VSG1, które są już bezużyteczne, ponieważ ten świdrowiec ma VSG2. No to znowu, antygen jest prezentowany, człowiek znowu wytwarza na VSG2. Mija kolejny tydzień, no i lipa, ponieważ znowu świdrowiec się wycwanił, jest VSG3. Którego już nasze przeciwciała na ani VSG1, ani VSG2 nie potrafią zniszczyć. Także coś w tym stylu. Ok. Zadanie 10. Na rysunku przedstawiono gatunki należące do grup różnych stawonogów, skorupiaków, owadów i pajęczaków.
Uwaga, nie zachowano proporcji wielkości zwierząt. No i dobrze, bo jakbym zobaczył takiego kleszcza, to bym się przeraził. Wypisz z rysunku oznaczenia literowe wszystkich gatunków stawonogów należących do owadów. Owady mają po 3 pary odnóży. A skorupiaki 4 i pajęczaki też 4. Dobrze myślę? Chodzi tylko o nogi. Chyba tak. Dobra, czyli ja bym dał A, C, E i F. Zresztą tutaj mamy kleszcza, a tutaj raczka, więc mamy pajęczaka i skorupiaka. Także to B i D bym odrzucił, a resztę bym dał, że to są owady. Określ, który z gatunków stawonogów przedstawionych na rysunku jest pajęczakiem. Uzasadnij wybór, podając jedną charakterystyczną cechę budowy pajęczaków widoczną na rysunku. No to pajęczakiem jest nasz kleszcz, czyli D, ponieważ posiada 4 pary odnóży. Tylko nie pisać nóg, są odnóża. No i jak kleszcz was dziabnie, to nie smarujcie go olejem, bo słyszałem o takim czymś. To tak nie należy postępować, bo się zestresuje i zwróci zawartość swojego brzuszka do krwi. Także żadnego smarowania, tylko się go wyciąga mechanicznie. O, już zadanie 11. No dobra, no to co? Przerzucamy to na następny odcinek, nie? Później zrobimy, to było, w pierwszym będzie 5, w drugim 5, a w trzecim będzie 6 i w czwartym też 6. I już będzie po maturze i koniec. Zobaczymy, co dalej. Także dzięki wielkie za ten odcinek. Jak coś, to pytajcie. I tyle. Widzimy się następnym razem. Hej!